Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Rozegram sobie dzisiaj mecz. No, u mnie zaległy. Wczoraj był mecz Legia Warszawa pod Beskidzie. Legia wygrała 3 do 0. No i zobaczymy, jak będzie u mnie. Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć saszetek. No i zobaczymy, jak to u mnie się skończy. W prawdziwym meczu było 3 do 0. A u mnie będzie. Zaraz się przekonamy. I co my tutaj mamy? Korona, Górnik. No oczywiście to się nie liczy. Liczą się tylko piłkarze. Jest pod Beskidzie. Jest pierwszy gol dla Podbeskidzia i jest wyrównująca bramka, wschodząca gwiazda Duda 1 do 1. I co my tu mamy? Ulubieniec fanów Podbeskidzie. Malinowski. I już mamy 2 do 1. No nieźle dla Podbeskidzia. Czyli już wynik będzie całkiem inny. A tu mamy jeszcze 4 saszetki. Pierwsza saszetka i już się posypały bramki. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jagiellonia. Bełchatów. I jest 2. Jest druga bramka dla Legii i mamy 2 do 2. Pogoń Szczecin, Wisła i Korona Kielce, wschodząca gwiazda. Mamy 2 do 2. No, bramki się sypią. Trzecia saszetka. Co my tutaj mamy? Piast Gliwice. Jagiellonia. Bełchatów. Trener Lechii. Pogoń Szczecin i jest Kosecki, gwiazda Legia Warszawa, jest 3 do 2. No, niezły meczyk, zostały jeszcze dwie saszetki. No, czy Podbeskidzie coś jeszcze strzeli, czy nie? Bełchatów, Lechia, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Piast Gliwice. I kartą specjalną jest ulubieniec fanów Zawisza Bydgoszcz. Ostatnia saszetka i ostatnia szansa dla Podbeskidzia. Czy Podbeskidzie wyrówna? Może jeszcze wygra ten mecz. I co mamy? Hurado, Piast Gliwice. No, co jest? Piast Gliwice, Krakowia, Wisła Kraków, Ruch Chorzów i ostatnie dwie szanse. Jest i Sebastian Mila, Śląsk Wrocław. To nie ten mecz. I bramkarz Pogoń Szczecin, mistrz obrony Janukiewicz. No i co? U mnie Legia Warszawa wygrała 3 do 2 z Piastem Gliwice. A w prawdziwym meczu, jak już powiedziałem i pewnie wszyscy wiecie, było 3 do 0 dla Legii Warszawa. To by było na tyle. Ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.